Czego potrzebuje polska gospodarka? Potrzebuje przede wszystkim inwestycji, innowacji, infrastruktury, eksportu i budowy dużych projektów, które służyć będą wszystkim. I w ramach Polskiego Ładu, jak po każdym kryzysie, chcemy skorzystać z niego, bo na kryzysach zyskują tylko ci, którzy potrafią myśleć perspektywicznie, potrafią zaplanować. Jak plan Marshalla po II wojnie światowej był planem pobudzenia inwestycji, pobudzenia też konsumpcji wewnętrznej w Europie. Program inwestycji strategicznych chce się skupić na tych inwestycjach, które często kluczowe, leżały na ostatniej półce, bo ciągle nie było gdzieś pieniędzy, bo ciągle nie było nas stać. Jest skierowany do wszystkich samorządów, wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, bez względu na wielkość. To, co jest najważniejsze, to chcemy położyć priorytety na te inwestycje, które będą zwiększać efektywność ekonomiczną, czyli dają szansę na dodatkowe przychody dla jednostek samorządu terytorialnego, na te, które będą podnosić produktywność, tym samym nowe miejsca i bardzo atrakcyjne miejsca pracy, ale też będą zwiększać atrakcyjność inwestycyjną dla inwestorów, którzy będą z nadzieją patrzeć na daną jednostkę samorządu terytorialnego, która tworzy takie możliwości. Więc w przyszłym tygodniu z wielką nadzieją patrzymy, że uruchomimy już nabór wniosków, a samorządy będziemy zapraszać do przeglądu tych inwestycji, najbardziej kluczowych, bo gdzieś brakuje kanalizacji, bo gdzieś brakuje jeszcze wodociągu, a może oczyszczenia, a może spalarnia, a może elektrociepłownię trzeba wymienić. Tam chcemy po prostu trafić z tymi inwestycjami w ramach programu inwestycji strategicznych.